Dzień dobry, kochane ludziska. Czy tu mogę stać i pokazać wam mojego pyska? To co? Czołówka! Bęk! No to hej, kochany człowieku. Witam cię, Wujas Porada, oczywiście na kanale Wujka Porady. O czym będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie o wietrze, który za mną wieje. A nie, tak naprawdę to muszę zamówić mikrofon, bo chyba będziecie go gorzej teraz słyszeć, ale to za chwilę. Dobra, ale to nie o mikrofonie, nie o wietrze, tylko dzisiaj będę mówił o grupach wsparcia. Czyli disco prowadzimy co wtorek grupę wsparcia w formule meetingów DDA-DDD. I chciałem dzisiaj troszeczkę o tej formule opowiedzieć, jak to w ogóle wygląda. Bo zadajecie dużo pytań, ja już kiedyś nagrałem taki film, ale dzisiaj postanowiłem sobie to odświeżyć, bo wiadomo, że się zmieniłem. Na meetingi chodzę bardzo długo, na początku zacząłem chodzić na meetingi AOS-kie, prawie 13 lat na nie chodziłem, potem zacząłem chodzić na meetingi AOS-kie, na meetingi DDA, a teraz chodzę już tylko na meetingi DDA. Czemu nie chodzę na AOS-kie? To już nie jest moje, no, nie nazywam się alkoholikiem, tam jest taka formuła, to po pierwsze. Nieraz mnie kusi, żeby tam pójść. Potem sobie zadaję pytanie: Adam, po co ty chcesz tam pójść? Pogwiazdorzyć, kurde, opowiedzieć o swoich wizjach? Ci ludzie mają inne podejście do życia, ty masz inne podejście do życia i to też jest okej. No ale wracając do meetingów DDA, dlaczego warto właśnie chodzić na grupy wsparcia, bo nie mówię tylko o takiej formule. I dlaczego w ogóle warto zadawać się z innymi ludźmi, którzy, nie wiem, mają podobne problemy? Dobra, dlaczego ja tam chodzę? Ej, kurde, no wiecie, dlaczego ja tam chodzę? Z dwóch, trzech, czterech powodów. Chodzę tam po pierwsze dlatego, żeby posłuchać o sobie z ust innych. Zobaczyć, jak kiedyś może robiłem, jak funkcjonowałem, co przede mną, co za mną, ale to nie jest kwestia takiego typu, że ja się porównuję, że o kurde, kiedyś też byłem taki popierdolony i tak gadałem. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że czuję, że po pierwsze nie jestem sam w tym, no to czuję wsparcie. Dwa, mogę porozmawiać w takiej formule, w której może ktoś mnie ocenia, ale swoim umyślem, bo przecież sam to robię często podczas meetingu, swoim umyślem oceniam jakieś osoby, ale generalnie rzecz biorąc, jak powstrzymam te myśli, czyli jak gdyby ok, są takie myśli i nie chcę potem jakieś takie formuły wygłaszać, to się czuję bardzo z tym dobrze. Jak ostatnio jak rozmawiałem z jedną dziewczyną, która odwiedziła się disco, pozdrawiam Grażynka, to jest takie, nazywałem to, no bo nie znam innego słowa, weryfikacja, może weryfikacja tego, w którym ja dzisiaj jestem miejscu. Dwa, też niezapomnienie, kim jestem, gdzie byłem. Dzisiaj uważam, że oczywiście cały czas mówię, że dzisiaj ja sam oceniam świat i go jakoś nazywam, ale mogę zobaczyć, jak ja ten świat nazywam ustami innych. To pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest też takiego, że jak mówię na głos na takiej grupie wsparcia, i tam jest taka formuła, że nikt tego nie komentuje, nikt tego nie przerywa, tylko po prostu jedna osoba mówi, to jak to mówię na głos, to tak naprawdę mówię rzeczy, których nieraz bym się nie odważył albo nie chciałbym powiedzieć innym osobom, chciałbym je zachować dla siebie, ale pod wpływem tego, co mówiła poprzednia osoba w rundce, co mówiła inna osoba, mi się odpalają jakieś schematy i uwielbiam właśnie te momenty, gdzie ludziom odpalają się takie schematy, że mówią: ej kurde, przyszłam tu pierwszy raz, nie chciałam nic powiedzieć, bo przecież to jest moja wielka tajemnica i Bóg wie co tam jeszcze, ale usłyszałam jak wy mówicie, więc musiałam to z siebie wyrzucić. Warto z siebie po prostu wyrzucać, bo dzisiaj wiem, że niby muszę zrobić wszystko sam, bo to jest oczywiste, ale czy dam radę sobie samemu? Dzisiaj mam na to takie patrzenie, że łatwiej mi jest pracować chodząc na takie grupy wsparcia. Te grupy wsparcia mogą być oczywiście fizyczne, ale można rozmawiać przez internet, można rozmawiać przez telefon z osobą, podzielić się swoimi myślami, przekonaniami. Ja z tego bardzo mocno korzystam. Jak zaczynam sobie robić dużą krzywdę, a nie, no chcę powiedzieć, że jest mi źle, bo coś się wydarzyło. Tak naprawdę jak zaczynam się krzywdzić, to biorę ten telefon, piszę do ludzi, jeśli jest możliwość, to spotykam się fizycznie, jeśli nie ma, to rozmawiam przez internet, przez fona.
a mi to robi robotę. Czy wam to będzie robiło robotę? Nie wiem. Ale jeśli się nie przekonacie, to nie będziecie wiedzieć. Oczywiście jeszcze ta formuła jest taka, że nic nie musisz mówić, możesz tylko przyjść i posłuchać, możesz wejść i wyjść, kiedy chcesz. Nie ma żadnych składek obowiązkowych, nie ma zapisów, więc to jest bardzo ciekawa formuła. No to co? Nie bądź sama, nie bądź sam. Wpadaj na grupę wsparcia. Cześć!